patrzymy, czy nic nie jedzie z prawej strony, czy nic nie jedzie z lewej. Jedzie. Jak przejedzie, to popuszczamy sobie delikatnie sprzęgło. Delikatnie będziemy sprzęgło popuszczali, żeby samochód nam ruszył. W momencie, kiedy ruszy, przytrzymamy to sprzęgło. Nie puszczamy go dalej. Popuszczamy sprzęgło. Rusza. Więc zatrzymujemy się, pojedzie samochód. Jeszcze raz próbujemy. Patrzymy w prawo, patrzymy w lewo. Rusza. Skręcamy kierownicę maksymalnie w lewo. Mocno. W lewo. Tak. Prostujemy kierownicę. Tam będziemy jechali na tamten pas. Mam trzymać to sprzęgło cały czas? Tak, bo jak puścimy, to zgaśnie silnik. Dobra. Patrzymy tutaj, czy nie jedzie samochód. Jedzie. No to popuszczamy sprzęgło. Popuszczamy teraz. Ja pilnuję, ja pomagam. I teraz w prawo. W prawo tylko. Prosto będzie. Tak. Kierunkowskazu na razie nie używamy. Więcej gazu teraz dodamy troszeczkę. Puścimy sprzęgło całkowicie. Spokojnie. Lewy kierunkowskaz. Więcej gazu, troszeczkę, delikatnie. Patrzymy, czy nic nie jedzie. Jedziemy. Ale gdzie tam? No to w lewo, no śmiało. O tak. Delikatniutko zginamy palce u prawej stopy, to dodamy wtedy gazu. No ale mam trzymać to sprzęgło też? Nie, no przecież puściła pani sprzęgło już. A teraz dopiero? Nie, zatrzymałam. Więcej prostu... gazu, więcej gazu. O tak. Prostujemy sobie kierownicę. Jaką mamy prędkość? 20. Dobrze, jedziemy. I puszczam delikatnie, będziemy, tak? Będziemy się zatrzymywali, bo są piesi. No a jak mam się zatrzymać? Po prostu hamulec? Po prostu nawet nic. To należy zobaczyć. Zanim dojedziemy, to oni zejdą. Dobra, no i co teraz? No, więcej gazu dodamy. Jedziemy sobie w prawo, czyli włączymy prawy kierunkowskaz i na następnym też w prawo. Zrobimy taką rundeczkę. Teraz mam hamulec. Teraz, jaką mamy prędkość? 20. Do 20. Czyli naciskamy sprzęgło i delikatnie hamulec. Delikatnie hamulec. O tak. Teraz włączamy pierwszy bieg i czekamy, trzymając oba pedałki. Jak będzie zielone, będziemy mogli jechać. Najpierw puścimy hamulec, później popuścimy sprzęgło. Jak samochód zacznie jechać, dodamy sobie gazu i puścimy całkiem sprzęgło, ale cały czas sukcesywnie powoli. Za dużo? O to mam skręcać, tak? Tak, czuć. Mam już włączony na pierwszy bieg? Chyba tak. Ja trzymam ten hamulec? No ja go nie trzymam. A popuśćmy, puśćmy hamulec. Ale ucipnął. Nic się nie robi. Nie, nic się nie ale robi. Ale powinnam go trzymać. Nie, no to puśćmy go teraz, bo w dołku widocznie jesteśmy. O, już tam niepotrzebny hamulec. Przestawiamy nogę na gaz, popuszczamy sprzęgło. Popuszczamy sprzęgło. Ja pomagam troszeczkę. Dobrze. Skręcamy kierownicą. Tutaj o tu. O tu mocno, tak. Mocno. Dobrze. Poprawimy kierunkowskaz w prawo, bo jedziemy w prawo, bo są strzałki. Swoim pasem jedziemy. Staramy się tak manewrować kierownicą, żeby nie wyjeżdżać poza granicę. I co ja mam teraz robić? No i jechać tam. O. Puścimy sprzęgło, już dawno powinniśmy, dodajmy troszeczkę gazu, ale nie tak, tylko łagodnie, spokojnie, delikatnie. Tak jakby pani kremem smarowała ręce. Dla pana to jest taki prosty. Troszkę więcej tego gazu dodajmy. O tak, zabieramy nogę z gazu, wciskamy sprzęgło do oporu, drugi bieg, puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Zrobimy sobie jeszcze jedną taką rundkę dookoła. Tam, gdzie są znaki nakazujące zmienić kierunek jazdy, to musimy zasygnalizować kierunkowskazem. Tam, gdzie są zakręty, nie musimy tego robić.
Boże, ja nie wiem, jak to można się skupiać na znakach jeszcze. O, tutaj tak, bardzo ładnie. Tutaj mamy taki znak strzałka z ogonkiem, czyli kierunkowskaz do góry. Dobrze. I będziemy mieli manewr skrętu w prawo. Kierownica nam wyłączy kierunkowskaz. O, i jedziemy sobie. Patrzymy tam, czy nie jest. Jak się rozpędzimy do 40, to możemy trzeci włączyć. Ale się chyba nie rozpędzimy. No chyba nie. Będziemy się zatrzymywali. Najpierw hamujemy delikatnie hamulcem. Sprzęgło wciskamy. I delikatnie. No pięknie. Pamiętajmy tylko, żeby nie puszczać nutę. Spróbujmy puścić hamulec. Co się będzie działo? Puściłam. No. Trzyma. Jedzie, nie? Jedzie, tak. No jedzie. No to trzymajmy hamulcik delikatnie. O tak. Widzi pani, że niewiele potrzeba? Mhm. Dobrze. Kierunkowskaz w prawo, bo jedziemy w prawo. Głowę można odkleić od zagłówka. To jest gorsza od tych testów. Tak? Kurde. No powiem pani, że nie było mowy o tym, że będzie letko. I co teraz robię? Puszczam hamulec, dodaję gazu, popuszczam sprzęgło. Dobrze. Skręcam sobie kierownicą. Mocniej, o tak. Puszczam sprzęgło całkowicie. Dodaję gazu. Można oddychać. Jeszcze jedno kółeczko. A włączymy? Ja się pytam. Jeszcze... Tak? Nie. To robimy jeszcze jedno kółeczko. Ja staram się nic już nie mówić, dobra? Ale dobrze, dobrze, że pani tu jest. Jakżem ja się cieszę. Jezus, za szybko jadę. Mhm. Tu jakaś strzałka. Może w prawo, tak. Prędkość powyżej 20 to hamulec. Najpierw hamujemy. Może powiadę coś takiego ładnego. Później sprzęgło. Puszczamy hamulec, on nam jedzie. Już jest jedynka. Więcej Boże, gazu. Prawy kierunkowskaz. I więcej gazu. Więcej gazu. Teraz drugi bieg włączymy. Dobrze. I skręcamy sobie w prawo. Mocno w prawo. Tak na jeden pas tylko. I kierunkowskaz, bo nie słyszę cykania. Boże, bo ale tak prawo jedziemy, nie? Ta fajcha po lewej stronie do góry. O tak. I co teraz mam robić? No tak jechać tam, gazu dodać. Co mam robić? Jak to pan mówił, że ta dziewczyna nie mogła z tej bramy wyjechać. Tak? Wcale się nie dziwi, naprawdę. Dobra, już się skręcamy tu. Tak, w lewo jedziemy. Boże, i co teraz? No normalnie jedziemy. Swoją częścią. A teraz? A teraz tutaj swoją częścią. I zatrzymamy się pod drzewem.
czyli mamy prędkość do 20, najpierw sprzęgło wciskamy i teraz delikatnie hamulczyk. Super. Dobrze, resztę ja. Zdejmujemy nogi z pedałku. Trzymamy nóżki na pedałkach. O, tu. No. I teraz kończymy jazdę. Wykonamy czynności odwrotnie do przygotowania. Czyli najpierw zaciągamy hamulec ręczny. Nie wciskamy, tylko tak, żeby go było. O tak, dobrze. Wyłączamy bieg na luz. Możemy puścić nogi. Obydwie? No, jak hamulec działa, to jest jedna noga. Jak bieg na luzie, to jest druga noga. Wyłączamy światła mijania i wyłączamy silnik. Mój pierwszy raz. Fajnie? Nie. Nie fajnie?